afera na drodze, żniwa w pełni, ścisk niesamowity na ulicę. Niektórzy to w ogóle prawa jazdy nie powinni mieć. No co ty? No bo ja jeżdżę bezpiecznie, a oni jeżdżą niebezpiecznie. Zabrać ci prawa jazdy. Komu? Mnie? Temu debilowi, co przed chwilą tutaj jechał. Przed samym zakrętem. Stwarza tylko zagrożenie na drodze. Prawda? Prawda. No. A my jedziemy sobie na wieczorny, romantyczny wieczór nad kanał, zobaczyć jaki jest stan poziomu wody, no bo być może za chwilę pojedziemy tam też na rybki. No ale to też będzie romantycznie. Tylko w lesie. No na pewno, mówisz, w lesie, nikogo tam nie ma, ciemno, mary, ponuro. Zobacz co, on na kółku jedzie. Mijamy pasażera na jakimś dziwnym wynalazku, ale wracając do tematu romantycznego wieczoru, zobaczymy, czy będziemy się ściskać z miłości, czy ściskać ze strachu. Ściskać z miłości, to będziemy się w domu. Idź śmiało, nie bój się tych pokrzyw. A co ty tam zaglądasz? Idź śmiało, nie bój się, no co ty? Czuję się jak idiotka. Mogłeś powiedzieć, że chciałaś takie urbex? Pokrzywy. No to masz urbex. To mogłeś mówić, że to takie pokrzywy są. I to mnie wykończysz. Chodź, zobaczysz piękne zjawisko przy tamie. No właśnie patrzę. Spójrzcie, jak gęsto jest oponków. Potrzebują natlenienia, jest tak ciepło, a ich jest tutaj bardzo wszędzie dużo. To jest po prostu milion okoni, które są w takiej oto tamie przy zaporze wodnej. Ja pierdzielę, zobacz ile tego tam jest. Jedna na drugie, zobacz. One chyba tlenu szukają, nie? Podbierać, a skąd go wziąć? Zejdziemy niżej, zobaczymy co tutaj jest. Patrzcie ile tu jest okoni. One po prostu nawet na rękę je można złapać. Spróbuję, może się uda. Wpadnie! Nie wpadnę! Ile poszło, zobaczcie. To jest niesamowity widok. Tutaj trzeba, nawet z wędką je trzeba, tu zobacz. To zbierak, no małe, poskrobiesz i zrobi się kotlety. Sporo zdechłych tu jest też okoni. Pełno małż. I klimat niesamowity. Niestety poprzez te upały tutaj na tym kanale też obniżył się stan wody. No i nie uda nam się tutaj połapać rybek. Kręciłem bekę z Ewelinki, że boi się kleszczy, a taka sama przypadłość dopadła mnie. Tym razem ja mam kleszcza. I to gdzie? Jestem. Jest? No. Matko Bosku! Wyciągaj go, kochanie. Do naszego zabiegu posłuży oto doktor Kiktok, który usuwa kleszcze, zamraża. W pakiecie są szczypce, natomiast co? Ty będziesz miała swoje szczypce, nie? Tak, bo tam to jest bardziej tak jak jest na wierzchu, jak gdzieś jest bardziej ulokowane, to lepiej coś takiego szpiczastego, nie? Szpiczastego? Może być i szpiczaste, aby nie było kleszcza w pępku. Akcja zamrażanie. Czy to są takie pojedyncze dawki? Damy mu z 5. Ile? Jak zamrozić to skutecznie? Skurwie! Ty masz mi wyciągnąć, o Jezu, do z tego mi weszło. Pokaż. O, ja skalczyłam i to na się. Żywo, bo to się nagrywało wszystko. Czesne. Tylko tam utopiłeś. Może teraz posuszymy trochę. Jo. Wyciągnij, póki się ten... Co? Boże, boję się. To moja dzielna bohaterka. Udało jej się wyciągnąć oto tego oprawcę z mojego pępka. Zbrodniarz. Zbrodniarz.
Operacja kleszcz zakończona sukcesem. Ewelinka mi go wydłubała z pępka. A co, żem się przy tym spocił, to już moje. Zestresowałem się jak nic. Bohaterka narodowa. Ty powinnaś być pielęgniarką, nie detektorystką. Misja zakończona sukcesem. Pielęgniarka czy detektorystka jesteś? Mam bardzo dużo fachów w ręku. Uniwersalna. Scenki spoza kulis przygotowania naszych artystów do występu. Tutaj się będzie za chwilę działo. Palce nie przypnij. Ale ty wybujałam. Cześć, to nagrałeś mnie. Ja cię nagrywam cały czas. Nie, ty to jesteś mały cyrkowiec. A mój palce mnie. No wszyscy patrzą na ciebie, wszystkie oczy są skierowane na Hanie. Witajcie w naszej bańce, spotka na lambujece. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczyć koło drzewa. Witajcie w naszej bańce. To są nasze gwiazdeczki, które obalą rynek muzyczny. To jest Oliwia, a to jest Hania. Hania, próba głosu, próba wokalu. Panie Janie, zaśpiewaj. Trzymaj. Teraz zamiana sprzętu. Hania będzie grała na akordonie. Oliwia będzie śpiewała. Ale co ja mam zaśpiewać? Twoją ulubioną piosenkę. Czyste oczy zielone. O. Dobra. Czyste oczy zielone. Oszalałe. Nasze szybko wstały. Dość. Jak oceniasz salę? Na 6. Na 6? Tak, tylko musimy jej załatwić jakąś szkołę muzyczną. Da się zrobić. Wczoraj się nasłuchaliśmy grania Oliwii, śpiewania Hani, a dzisiaj sobie słuchamy dźwięków naszych wykrywaczy. Tutaj masz ten dźwięk. Słyszysz go? Mhm. Takie dźwięki to miód na uszy. Finezja, poezja. Sygnał jak dzwon. Miało być coś pięknego, a to tylko zwykły guziczek. Tu mi coś uciekło. Chwal się, kochanie. Niech podejdzie moja kochana, zobaczy. Niech przystawi tu kamerę. Zobacz, bryłka. Kawałek obtarłem. Niby moneta, niby nie. A za chwilę zobaczymy. Ja ją tutaj wytacham. No nie, nie moneta, ale guzik. No ale było blisko. Następna może być moneta. A to jest taki guzik. Szukamy dalej. To szukamy. Pyk, myk i kolejny guziczek, tym razem troszkę ładniejszy. A tutaj podchodzi moja ukochana i chce się pochwalić czym? Nie wiem. Złą? Nie złą. Jakaś klamra, znaczy metalowa, ale nie wiem od czego. No, ale zawsze coś. Jak nie ma nic, to i złą cieszy. No, ale jakoś tak. Co taka bez entuzjazmu dzisiaj? No bo mało tu jest. No mało sygnałów, małów. No ale co zrobisz? Nie zawsze jest dzień dziecka. No właśnie. Szukamy dalej. Chwal się, kochanie, znów. Tym razem jest z czym się pochwalić. Zobaczcie. Niekompletna, ale jest klamra wojskowa. Tak to wygląda. Jeszcze w piaseczku. O, jest zapięcie od niej. O, spadło mi, przepraszam. I tak to wygląda, klamra. Niestety nie ma tej nakładki. Poszukam, może gdzieś tutaj w pobliżu będzie nakładeczka, no ale jest klamra. Teraz już można się pomału cieszyć. Zawsze to coś. Niekompletna, ale klamra. Wojskowa. Nagram ci takie piękne ujęcie teraz, jak sobie z
złą wyciągam. Złą wyciągasz? Chwal się, co tam masz. O! A co to? Moneta? Nie, poczekaj, zobaczymy, co to jest. Jest, co to jest? Poczekaj, się nastawię do kamery. Kochanie, to jest szelong krzyżacki, moneta krzyżacka z XIV wieku. Juhu, czyli to dobrze. No, ale jest pęknięta, zobacz. Urwana. Ty to masz. Farta. Słabo czytelny, zobacz. Tutaj jest urwane, widzisz? Widzę. Ale to i tak mnie cieszy. Przestań, to naprawdę jest bardzo mega stara moneta i dodatkowo nie jest to tak prosto, żeby znaleźć, ale tarcza się zachowała, także pięknie to widać. Tą kulę czyścimy, będzie nawet lepiej widać. Jeszcze chyba do końca nie masz świadomości, co znalazłaś. No nie. Już ci mówię, że możesz się cieszyć. No i się i tak cieszę. Proszę. To, co Ewelinka ostatnio wyprawia na poszukiwaniach, to jest aż niemożliwe. Zaliczyła kolejny swój sukces. To znaczy, znalazła monetę krzyżacką. Ty to masz farta. Zawsze. Ja wykopałem taką oto starą blombę, a koło mnie kopie Ewelinka. Podejdziemy zaraz zobaczyć, co ona tam w tym dołku wypatruje. Blomba, trudno mi tak na szybkiego powiedzieć, co to za blomba, ale jednostronnie tłoczona. Później się zidentyfikuje. A teraz podejdziemy do Ewelinki, zobaczymy, co ona tak tam za wzięcie kopie. Co ty masz tutaj za dół? Coś tam chrobocze. Żelazo? Ani, jaki stary, ładny gwóźdź. To z targu? Czy to wykopany? Wykopany. Ale powiem ci, że ten, że strasznie głęboko wszystkie sygnały mu. No to tylko się cieszyć. Twój wykrywacz spełnia oczekiwania. Jest głęboki, tylko nie ma to, co byś chciała. Złotych monet. Ale torbę już mam ciężką. Trzeba opróżnić. Pójdziemy do samochodu, opróżnimy. Czemu zawsze tak blisko mnie nagrywasz? Zobacz. Zobacz, tak wygląda ta blomba. Może ty masz młodsze oczy i odczytają, co tam jest napisane. Są literki S, A, T, ale nie wiem. Trzeba będzie to wziąć pod lupę w domu. Wyczyścić troszkę może będzie. Original? Co? Original? Nie, original to chyba nie. No jak nie, patrz. R, I, G, I, N, A, L. Pokaż bardziej do kamery. Original. I na zakończenie naszych poszukiwań wyskoczyła mi jeszcze oto taka monetka, ale trudno mi powiedzieć, co to jest, nieczytelna. Ciekawe, co tam mój skarb ptacha. Aż się błyszczy z daleka. Zobacz, co znalazłem. No patrzę, patrzę. Gdyby nie było, niosę to od połowy pola. No nie wiem, nie widziałam tego, dopiero teraz cię zauważyłam. Medal za zasługi. Co to? Co? Wiesz co? Od maszyny rolniczej urwało się. Poczekaj, moje, bo to ciężkie jest. Rolnikowi. Daj tą łopatę. Poczekaj, ja to zrzucę, tylko uważaj. Daj łopatę. Zobacz, pękło podczas pracy i oderwały się dwa elementy, które. Nie zauważył, że mu coś odpadło? Nie wiem, wiesz. Ciężko mi powiedzieć, czy zauważył, czy nie. Raczej nie, no przecież to są kosztowne elementy tych maszyn. Kultywatorów, czy gdzie kultywatorów, co ja pieprzę. Czekaj, bo zmęczony jestem, to nie mogę słowa wypowiedzieć, bo się natachałem. Przecież to waży 40 kg takie dwa elementy. I zmordowałem się. Natomiast no, przyciągnąłem to
z myślą, żeby oddać właścicielowi, no bo tym bardziej, że właściciel jest zaprzyjaźnionym rolnikiem, znamy go bardzo dobrze i pozwala nam chodzić tutaj na poszukiwaniach, nie? Tak to wygląda. Tu się urwało dwa elementy. O! Co będziemy wracać, to oddamy. Pamiętajcie, jak coś znajdziecie na polu, jakieś lemiesze, klucze czy narzędzia, oddajcie właścicielom. To wszystko jest drogie, oni to docenią i na pewno będą też was spuszczać następnym razem na pole, na poszukiwania. Będziecie zbierać złom i też monety krzyżackie, takie jak Ewelinka. No tak. Skarbek, chcesz mi coś powiedzieć? To znaczy? Zobacz, co znalazłem. Chwal się. Oczywiście nie wykrywacz. Ręka z tyłu. Coś większego. Bo to jest straszne. Nie przesadzaj. A jak się znajduje rogi? Poroże. Ale w dwóch częściach? Pęknięte. Poczekaj, bo to są dwa twoje... Znaczy, jeden cały, tak? A, widzisz. Maszyna rolnicza uderzyła w róg. Zobacz. Nie wydaje mi się. A co? Bo zobacz, tak ładnie równo złamane, to nie jest przecięte. Ale teraz tak, znalazłaś to, kto komu rogi przystawił? Jak ja znalazłam, to ty mi. Nie, kłam. To ty nie kłam. Przemilczę to. Kochanie, ja bym cię w życiu nie zdradził. W życiu. Pogadamy w domu. Kto tutaj został obdarowany porożem? A gdzie w ogóle to leżało? Tu, przy samym tym chodziłam. Przy czym? Oj, no przy tym pasku nieskoszonym. A na miedzy? Tak. Ty to masz farta. Jak nie zawsze. Dość, że znajdujesz monety krzyżackie, nie dość, że znajdujesz ciekawe rzeczy, najwięcej złomu, to jeszcze poroża, które są też w cenie. Ale nie złamane. No ale na co zrobisz? Maszyna przyjeżdża. Podzielimy się. Ja ten duży, ty ten mały. Proszę, kochanie. Żeby nie było, że to ja ci rogi przystawiam, ja ci oddaję to. Ciekawe, nie? Co to ma tu w środku? Jeszcze nigdy takiego roga nie widziałam pękniętego. No to masz okazję zobaczyć. Róg jak róg, ale ty go znalazłaś. Ja. A na zakończenie naszego wypadu Ewelinka zażyczyła sobie... Co? Zdjęcie. Zdjęcie na takich balotach, które tutaj nam z boku towarzyszyły podczas poszukiwań. Artystyczne zdjęcie. No to zobaczycie, jak wyglądało przygotowanie w ogóle do tego, żeby to zdjęcie wykonać. Może lepiej nie. Na wesoło. Dajesz, mała, dajesz. Dajesz. Musisz iść z tamtej strony. No ja pójdę. A chcesz, żeby wszyscy widzieli, w którym miejscu ci robię zdjęcie, czy ten zachód słońca? Zachód słońca, szybko, bo zaraz się skończy. No on jest, ale tu jest tak, nie wiem, czy to dobrze kamera ujmie. Chociaż no coś troszkę. Tam widać, nie? Nie, no ładnie wyglądasz, nie? Widzisz, zawsze ładnie wyglądasz. Ładnie. Tylko podejdę jeszcze z boku. W sensie takim, że pokażę klimat. A no, ale miałaś mieć zdjęcie z wykrywaczem, no to masz. Przecież jesteś detektorystką. Odpalaj aparat. Co popsułaś? Jak zawsze. Mi się wszystko w łapach pali. Jak się nie da naprawić, no to też mamy coś, co ci pomoże. Naprawię łopata. Łopatuj. Skończy się zaraz zachód słońca. Cyk. I robimy kadry. A tak wyglądam w zachodzie słońca ja. Troszkę brzuszka, wykrywacz, cewka i łopata. Pstryk, rób zdjęcia, kochanie. Już było. Co? Poszło. Przejmij rolę numer jeden. Pożegnaj się z naszymi widzami, a się później do tego dołączę. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za oglądanie filmików, za zostawianie łapek, za subskrypcję i zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj bardzo dobrze bawiliśmy się. Jak widzicie, humory też nam dopisują. Były też mega znaleziska. Oprócz monet był element maszyny rolniczej. Były poroża. No i co? I też były wspólne zdjęcia ku zachodowi słońca, tak to się mówi? No tak, mało było, ale było. Było. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.